Sponsorem wiadomości jest sklep Castorama, sprzedawca czujników tlenku węgla i dymu. Czujniki już od 79 zł. Mieszkańcy Nysy i okolic mają dzisiaj ograniczony dostęp do bieżącej wody. Około godziny 5 rano doszło do awarii w stacji uzdatniania w Siestrzechowicach. W dniu 23 stycznia 2013 roku wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców Nysy, Białej Nyskiej, Podkamienia, Jędrzechowa, Konradowej, Złotogłowic, Niwnicy, Rusocina, Regulic i Hanuszowa. Może wystąpić obniżenie ciśnienia i braki w dostawie wody. To treść lakonicznego komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Skąd mieszkańcy wiedzą o awarii? Kolega zadzwonił do mnie, że nie będzie wody, więc jestem przerażona, bo przyjdę do domu i... kompletnie nic. Nie ugotuje, nie napije się niczego. Dopiero mnie kolega mówił, że w całym mieście nie ma wody. Radio Nysa jest i mówią w radiu. Ja od tego pana kto słucha, to wie. Co w XXI wieku oznacza brak wody? Najgorzej będzie z toaletą, prawda? No bo jednak trzeba spłukać coś. No trzeba sobie jakoś radzić, ale no wie pani, przy tej aurze to... wiadomo, i w Polsce, tam w świecie też gdzieś wody nie ma. Kiedy wody braknie w toalecie. Mieszkam blisko parku. Jak jest woda, to zawsze mama więcej naleje do butelki, no i potem spuszcza. Można także odkręcić kran, z którego zasyczy powietrze. Z brakiem wody poradzić można sobie zupełnie różnie. Mamy zimę, mamy śnieg. No, najgorszy wypadku. To ja proszę panią mamo, obiadę to ja sam gotuję. Ale bez wody? No to już mam tak zrobione, że tylko odgrzać. Czy to jest duży zapas? Nie wiem. To jest zapas na obiad, proszę panią. Zupa będzie. Żeby zupę ugotować. Trzeba kupić 5-litrowe bańki, zabezpieczyć się, a później może udostępnią beczki, będą wozić. No cóż mogłam zrobić? Wszystkie miski, wszystkie garnki. No i czekam, co będzie dalej. Czekanie to nie jedyna możliwość. Można także rozpocząć głośne spekulacje. Problem, jakieś katastroficzne wizje. Zupełnie, no, że to podobno na kilka dni ma potrwać. No, będzie trudno. Kilka dni chyba będzie. Dłużej, no, bo to jest główna magistrala. My jednak zachęcamy. Na pewno nie będę miadał się narzekać. Na nikogo kalumnikować nie będę. Na razie zużywamy zapasy wody ze studni głębinowych. O sytuacji będziemy państwa informować na bieżąco. W środę wczesnym rankiem doszło do awarii w stacji uzdatniania wody w Siestrzechowicach. Nastąpiło pęknięcie rury tam w miejscu łączenia, to wiemy. Przyczyną było uszkodzenie głównej magistrali sieci wodociągowej. Na szczęście do pęknięcia doszło zaraz obok zakładu, dzięki czemu pracownicy Akwy mogli szybko zareagować. Jest to kłopotliwe, no, duża ilość wody, jaka zdążyła się wylać z tego rurociągu, spowodowała, że grunt jest bardzo rozmoknięty, prawda? Dlatego samo dokopanie się do rury było trochę trwało i trzeba było wypompowywać, bo praktycznie tam bagno się zrobiło, prawda? Było to kopanie w bagnie, no ale teraz już jest to opanowane. Jako alternatywne źródło wody w mieście i w okolicach uruchomiono studnie głębinowe, które nie zapewniały jednak optymalnego ciśnienia wody. Te studnie nie zostały zlikwidowane właśnie na wypadek jakiejś takiej nieprzewidzianej awarii. Ze wszystkich studni szybko zostały pobrane próbki i przeszły pozytywny test w laboratorium. Woda jest no, gorszej jakości jak stąd, tym niemniej nadaje się do spożycia. Na mieście zahuczało od plotek. Wystraszeni mieszkańcy gromadzili wodę w różnych dostępnych naczyniach. Nie ma jednak się czego obawiać, ponieważ jak zapewnia Akwa, pełna dostawa wody nastąpi w dniu dzisiejszym, czyli w środę po godzinie 20.